Witam was w kolejnym odcinku wideo podcastu Pop Ja się nazywam Bartek Godziński. Moim gościem jest aktor Piotr Trojan. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry. Mamy pomimo tego, że mamy uśmiechy i, i, i hawajskie koszule, A to. Nie omawialiśmy się na no nie. <laughs> tak, tak. Nie omawialiśmy się, mamy jeszcze takie wakacyjne nastroje, ale dzisiejsza tematyka podcastu będzie bardzo poważna, ponieważ dotyczy sprawy, o której każdy słyszał. Ka każda osoba w Polsce, praktycznie, czyli sprawa. Tomka, komendy. Piotr się wciela w. Właśnie Tomka Komendę w filmie to jest bardzo skomplikowany tytuł, więc tutaj sobie będę się posiłkował. 25 lat niewinności sprawa Tomasza Komendy. Ja już miałem okazję obejrzeć ten film. Wstrząsnął mną, jeżeli będziecie widzieć cytaty, bo to nieraz, jak są trailery filmów, to jest tam wstrząsający, piorunujący i tak dalej. To rzeczywiście ten film jest wstrząsający. Ja przez godzinę musiałem dochodzić do siebie. Powiedz mi, Piotrze, jak ci się udało, bo tam przez większość czasu, przy, przez większość czasu ekranowego, widzimy ciebie takiego straumatyzowanego, pełnego cierpienia i tak dalej. Jak ci się udało wyciągnąć taki ból z siebie do grania, bo to aktorzy nieraz sobie coś wyobrażają, śmierć bliskich, czy, czy coś hmm. takiego? Jak to było w Twoim przypadku? Ja, ja staram się nie podkładać sobie prywatnych rzeczy i podchodzić do tego jak najbardziej zawodowo. Ale e, przed filmem, przed zdjęciami jest bardzo długi proces, który pozwala e, się przygotować na to wszystko. Jest taka mm, jest takie coś, że człowiek zawsze może pójść głębiej. Czym więcej poczyta, czym więcej porozmawia, e, czym więcej popróbuje, mm, jak dobrych ma partnerów, bo to jest też bardzo ważne, jak ufa ekipie, jak się czuję bezpieczny, bo ja się czułem bardzo, bardzo bezpieczny w tej ekipie i wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na wszystko, wiedziałem, że, że jest po drugiej stronie Janek, wiedziałem, że rozmawiam z Agatą, która. Czyli, czyli reżyser Jan Holda, tak, tak, tak. tak. Wiedziałem, że um, Agata mi powie, Piotrek, to nie jest ta droga, idź, próbuj inaczej. Um, tu, tutaj, bardzo z kolei, tutaj z kolei przerwę, czyli Agata Kulesza. Czy bo, Agata Kulesza bo, bo może tak, widzowie tak, jeszcze nie, nie okay. widzieli. No, ona też oczywiście świetnie zagrała, no, ale ona to ma już oscarowy poziom, praktycznie. Tak, tak. tak. To jest taki, mm, taki rodzaj prawdy, że wystarczy się spotkać, patrzeć w oczy i rozmawiać. Że to odbywa się w taki sposób, że nawet nie wiesz, w którym momencie ja zagrałeś scenę. Jeśli dajesz, jak jeśli słuchasz. Mm. No i my, jak się przygotowywałeś w takim razie? Bo na, na pewno my rozmawiałeś z samym Tomkiem, czy, czy, czyli z pierwowzorem twojej postaci. Tak, ale y, cały proces zaczął się od y, castingów, które trwały bardzo długo. One zaczynały się od self-tape'ów y, wysyłanych nagrań jednej z najbardziej hardkorowych scen w filmie. Mm. Ja całą noc się przygotowywałem do tego. Miałem świadomość, e, jak to jest trudna sprawa, mm. ale jak człowiek pochłonął wieczorem wszystkie dostępne materiały w internecie, przeczytałem książkę, która wtedy była jedna, teraz już są. E, jest jeszcze wywiad z Teresą, z mamą Tomka. Mm. To bardzo by mnie rezonowało. Mhm. Mm. I to się przeniosło na, na to nagranie. Ja pamiętam to nagranie, ono było. Um, on było po prostu mocne. E, po czasie Janek mi opowiadał, miał chyba z 60 takich nagrań. E, i spotykaliśmy się z Jankiem y, w studiu castingowym i próbowaliśmy, próbowaliśmy, to trwało, 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 kiedy już się dowiedziałem, że ja to zaczęliśmy próbować, rozmawiać, y, a w pewnym momencie poprosiłem o spotkanie z Tomkiem i pojechaliśmy y, do Wrocławia. To był dzień chyba po Tomka urodzinach i wtedy pojechaliśmy się spotkać z Tomkiem. Mm -hmm. No i jaki on jest teraz? Już prze przeżył tą Traumę jakoś to przepracował? Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, czy przepracował traumę, ale wydaje mi się, że jest bardzo silny. Że... Musiał być silny, bo te 18 jednak lat w więzieniu jego nie złamało, prawda? To jest tak, ale Tomek ma coś takiego. On jest bardzo dobry, bardzo wrażliwy, bardzo delikatny ale w tym właśnie jest silny, ja nie wiem, jakby, bo ja też czuję, że ja jestem wrażliwy, ale mhm. takiej siły nie czuję, że ja mam. Mhm. Mm, takie spotkanie Tomkiem, z Tomkiem dało bardzo dużo, bo wszystkie te książki, które się przeczytało, materiały zobaczył, to to nie daje tego, co realne spotkanie z drugą osobą. Mhm. Spojrzysz w oczy, podasz rękę. To trwało z godzinę takie spotkanie, mm, na którym myśmy oglądali jakieś zdjęcia, była cała rodzina. Mm, Śmialiśmy się, żartowaliśmy, ale też były łzy. Ja pamiętam, że mi się nogi trzęsły. Tomek też był zestresowany. Wydaje mi się, że teraz po roku Tomek jest jeszcze silniejszy. Na pewno też wybierałeś się do więzienia, bo tam. Część ten one są w studiu nagrywane, czy w prawdziwym więzieniu? Jak było w więzieniu w takim razie? Już w już możesz to, to opowiedzieć. To były... Yy, kręciliśmy w Wałbrzychu w więzieniu i w Zabrzu więzieniu, yy, ale była też część nagrywana w studio. Mm. To są bardzo smutne miejsca, bo to są zamknięte więzienia, w których czuć jeszcze ten zapach. Na ścianach masz nie wiem, figurki, nie figurki, tylko obrazki Jana Pawła II, oprócz tego gołe kobiety, plus popisane na drzwiach poniedziałek biceps, torek, triceps i tak dalej, prawda, tylko Bóg nas osądzi to są też bardzo małe miejsca i kiedy już zebrała się ekipa, Hmm, aktorzy, nawet sami aktorzy, to już czujesz klaustrofobię, czujesz smród tego miejsca, zapach tego miejsca, yy, ciasnotę. A ten spacerniak to jest kawał betonu, uh -huh. do którego możesz chodzić dookoła. Nie wiem, jak to ma wpłynąć na kogoś, jak to ma komuś pomóc. Uh -huh. Ale mówisz, że zamknięte w sensie, że te więzienie już nie funkcjonują, tak? One już nie funkcjonują, są... tak, ja, ja, tak. Jako muzeum. Uh -huh. A... No muzeami nie są. Na razie jakby one są tak świeżo zamknięte, aha, że aha. na razie produkcje wykorzystują je jako... Aha, aha. Bo to, tak mi się skojarzyło, bo więzienie Alcatraz to teraz jest jako, jako muzeum. Aha. A nauczyłeś się grypserki jakoś? Ty rozmawiałeś też z więźniami? Chłopaki mi mówili różne rzeczy. Jak to było też dla mnie. Jest tam, tam są pewne zasady obowiązują, o których ja nie wiedziałem, pewne reguły. One są dla mnie absurdalne. No i na przykład bardzo takie. Nie pamiętam, ale chyba nie można przed gołą stopą położyć, gołej stopy położyć na, na, na ziemi. Tam, tam jest bardzo pedantycznie. Tam jest bardzo czyściutko. Oni bardzo sprzątają. Mieliśmy też y, w trakcie planu konsultanta byłego więźnia, który też nam tłumaczył, mówił, Słuchajcie, to jest ściema. Tak to nie wygląda. To wygląda tak. Mówi się tak i w ten sposób. Ktoś taki jak ty nawet by nie miał prawa na mnie spojrzeć. Mhm. E I to było bardzo ważne, bo to była prawda taka. Mhm, mhm. No właśnie. Yy, ile jest. Yy, przyznam szczerze, że aż tak się nie zagłębiałam w te akta, sprawy i tak dalej. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że, że to jest. Yy, Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami? Czy to jest na, na, na tych prawdziwych faktach autentycznych, tak zwanych? Czy, czy, czy w tym filmie jest tam dużo dołożonych scen? Bo on jest też bardzo mocny, taki brutalny. Jest mhm. dużo takich scen, które no, zost zostaną w pamięci na długo. Czy, czy one rzeczywiście miały miejsce? Czy, czy, czy jest tam dużo takiej fikcji filmowej? Że, że, że... Myślę, że tej fikcji mhm. jest tam bardzo mało. Mhm. Że tam jest dużo. Ja nawet pamiętam, yy, poprzednio. Po przeczytaniu scenariusza miałem takie coś, Janek, ale po co znowu do więzienia, po co? Janek mówi, ale tak było. To mm -hmm. było ten, było odwołanie. jak był mm -hmm. w tym więzieniu potem. A nie można tego, nie wiem, prościej, jest skazany, idzie do więzienia, mm -hmm. że a najpierw areszt, potem więzienie. Wszystko to y, jest bardzo y, bliskie prawdy. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no i, i, i chyba rzeczywiście to... Jeszcze robi większe wrażenie na widzu i jeszcze bardziej e, sprawia, że, że, że człowiek się wkurza tą całą sytuacją. No bo on tam na początku i, i to też jest pokazane w filmie, że został skazany na 15 lat, mm. później mu zmieniono ten Dokładnie. wymiar kary na 25 lat. I to no, po prostu każdy aspekt tej historii jest taki bulwersujący i, i no, no, no nie pozwala przejść obojętnym po prostu wo wobec, wobec tej historii. Ehm. Jak myślisz, co, co tam głównie zawiniło? Co, bo, bo ten film tro, troszkę chce pokazać kulisy sprawy, ale czy bardziej pokazuje, że ten polski wymiar sprawiedliwości źle działa? Czy, czy, czy tutaj bardziej chodzi o samych ludzi? Że, że, że to jednak człowiek jest zły i, i doprowadza do, do takich rzeczy? Wydaje mi się, że oni szukali i było im obojętne, kogo skażą. To był moim zdaniem y, gdzieś rozkaz od góry, że musieli kogoś znaleźć. A Tomek to był przypadek. Tomka nigdy nie było w Miłoszycach. Tomek nawet nie wiedział, gdzie jest ta miejscowość, a e, w noc sylwestrową, w którą to się wydarzyło, Tomek był na imprezie u siebie w mieszkaniu. Tam były jeszcze inne osoby, od których nie zebrano zeznań, bo stwierdzono, że są pijane. E, twierdzili, że Tomek się wymknął i pojechał PKS-em. Nawet nie było takich PKS-ów. Nie dało. To wszystko było niemożliwe. E, I sąsiadka Tomka skazała. Jaka jest przyczyna? Nie wiem. Dziwna jest też sytuacja, że nie żyje Zaraz po uwolnieniu, yy, Tomka zmarła. Mhm. Mhm. Yy, no, no, no właśnie, no i czy, czyli tutaj bardziej chodzi o ludzi nie, w tym filmie. Trochę tak jak, jak Wojtek Smarzowski, on zawsze mm -hmm. pokazuje w tych swoich filmach, że to, że, że to nie, nie cała organizacja, jak na przykład mm -hmm. w Klerze, bo też mm -hmm. były, były takie głosy, że to jest antykościelny film, antyreligijna. Tutaj on bardziej chciał pokazać, że to właśnie to, to, to zło tkwi w, po, w pojedynczych ludziach, że jakby cała ludzkość nie jest um, aż taka zła. Um, mm, Tutaj właśnie w tej, w tej całej historii um, też się zawsze przytacza cytat. Zaczyno cytat, taką myśl, że to mogło spotkać każdego mm. z nas. Mm. I, I rzeczywiście tak może być, bo jest na przykład taki serial y, dokumentalny na Netflixie Making a Murderer, mm. gdzie tam y, faceta też skazali na 18 mm. lat y, więzienia za, za napaść seksualną, tylko że on tam. Były chociaż minimalne przesłanki do tego, żeby go skazać, bo on miał już w przeszłości jakieś konflikty z okay, prawem i, okay, i, okay, i, okay. i tam z szeryfem chyba się nie lubili, i tak dalej. I on hmm. też oczywiście został niewinnie skazany. Wyszedł i go później znowu skazali hmm. za morderstwo. To jest je, je, no, no równie bulwersujące, no u tylko że właśnie utomka jest tak, że on nic wcześniej nie zawinił, hmm. że jakby no, hmm. totalny przypadek. No ale y, twierdzili, że mają twarde dowody na to, że no mają właśnie. zapach, y, y, który pies, y, który nie mógł. Być w zmowie stwierdził, że to jest Tomek, e, ugryzienie, że to są zęby Tomka. Mm. Tak jest preparowano, że wyszło. Mm -hmm. No właśnie to, to, to też jest najgorsze, żeby jeszcze tak przy, przywołując e, ten serial Netflixowy. To tam y, bardzo długo czekano, bo jego skazano w latach chyba 80., że jeszcze na nie było tych dowodów DNA, w sensie, że nie można było porównywać tych śladów, więc trudno było kogoś uniewinnić albo właśnie skazać. A tutaj, no to już się działo przecież to wszystko w XXI wieku, gdzie, gdzie można było mhm. y, no, no, no sprawdzać, prawda? Te ślady porównywać. Ale wydaje mi się, że te testy mogły jeszcze fatalnie działać wtedy. Y jeszcze to, mogły, Że to mogło nie, nie nie być najlepsze. No testy. tak, no tak, ale no, no jeżeli na na samym takim metapoziomie tego śledztwa. A się nie zgadza, nic tam no, no nawet, no ugryzienie się nie zgadzają yy, odległości, milimetry zębów Tomka. Mm -hmm, to się mm -hmm. po prostu to było niemożliwe. Tam jakby na każdy argument można podważyć. Mm -hmm, Kiedy yy, tej wsi, w Miłoszycach nikt nie słyszał o Tomku, tam nikt go nie widział. że To jest mała miejscowość, tam się wszyscy znają. Mm -hmm. yy, te, też właśnie w tej historii. Yy, Przypomina mi się moja z kolei historia, kiedy byłem kilka lat temu w szpitalu w areszcie śledczym w Bydgoszczy, na materiale, o więźniach, którzy połkają różne przedmioty. Yy, i to zazwyczaj w filmach to jest tak przedstawione, że więzień połyka tam jakąś żyletkę czy, mm. czy, czy spinkę, żeby go przenieśli do szpitala, żeby on uciekł, a właśnie w większości przypadków tak nie jest. Yy, zazwyczaj to robią autoagresyjnie, yy, z depresji, albo żeby coś udowodnić, mm. albo żeby zaprotestować przeciwko yy, decyzji sądu, yy, że właśnie 80% yy, więźniów ma dys, tutaj sobie to zapisałem dysocjalne zaburzenie osobowości i dlatego mówią, że są niewinni. W większości, tak. bo oni naprawdę w to wierzą, ale na akurat właśnie znowu przypadek Tomka, on naprawdę był niewinny. On I naprawdę był niewinny. I, i, i to ja jak się nie chciał przyznać. No właśnie, mu powiedzieli, no mówili mu to, jak przyznaj się, wyjdziesz wcześniej, czemu tego nie zrobisz. Uh -huh. A co, co ciebie najbardziej poruszyło w tej historii albo najbardziej zainspirowało. Hmm... Bardzo mnie e, wzrusza ta relacja rodzinna i relacja Tomka z mamą. Ja też mam silną więź ze swoją mamą i z moimi braćmi. Jak poznałem braci Tomka, to mm, miałem taką myśl, a gdyby mojemu bratu się coś stało, zobaczyłem normalnych, fajnych facetów, którzy są za, za tym chłopakiem e, i natychmiast miałem w sobie mnóstwo agresji, złości i walki. To jest... To ja kocham moich braci, ja nie pozwolę im nic zrobić. Kocham moją mamę, a ona, ona by nie przeżyła czegoś takiego, mm -hmm. przecież Teresa też wiedziała doskonale, że Tomek jest niewinny. Przychodziła tam cały czas. No, no widziała przede wszystkim, że, że był w tą noc sylwestrową w I domu, nic nie? Nic nie mogła zrobić. No To jest to, to jest straszne. My, myślisz, że po tym filmie, po tej sprawie, no bo na pewno... Bo, mm. Film zawsze bardziej działa na wyobraźnię niż takie suche newsy internetowe. Chociaż te zdjęcia Tomka, kiedy on, kiedy on siedział na tej sali sądowej mm. i ogłoszono, że jest niewinny, no to, no to te też były przejmujące. My, myślisz, że coś się, nie wiem, zmieni, ruszy, bo, mm. bo, bo ci chyba ten prokurator skazujący i ten sędzia, to oni chyba właśnie są y, jak w tytule nie, niewinni, nie? Oni nie zostali skazani. Ci, ci hmm. co ja, jakby skazali. A jeszcze chyba banka. nie. No, no Je, jeszcze chyba nie. Wydaje mi się, że tam dużo może być osób w to zamieszanych. E, I chyba trzeba o tym głośno mówić, bo to mogą być bardzo powiązane ze sobą relacje. Ci ludzie mogą wciąż pracować. Hmm. Ale też nie można pozwolić, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Bo tak samo żyjemy w państwie prawa. Hmm. Hmm. Trzeba też mówić o Remiku, który poświęcił kawał swojego życia, re, e, e, żeby uratować Tomka, mhm. e, który musiał stanąć przeciwko swoim, mhm. podważyć to, co mówił jeden sąd, drugi i najwyższy sąd. Um, a poza tym sprawa nie jest rozwiązana. Tomek wciąż nie dostał odszkodowania, wciąż nie ma, nie ma winnych. Mhm. Mhm. No tak. Odebrano człowiekowi najlepsze lata życia i... Na razie to my chodzi po sądach i wciąż musi się zmagać z tym sam musi wracać do tych wspomnień. No tak, no tak, i cały czas o tym opowiadać. No właśnie, tu, tutaj nagle szybko znaleźli winnego, a, 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 a w jego przypadku właśnie tych sędziów i prokuratorów no nie mogą skazać, chociaż to są ewidentne dowody na to, że, że oni zawinili. To też jest Twoja. Yy, do, dobrze mówię, że, że to jest Twoja pierwsza taka główna rola kinowa, bo Ty jesteś związany z teatrem bardziej. Ma, masz też yy, rolę w serialu, na, nawet jest taki serial na Netflixie, bardzo dobrze przyjęty, Znaki tam występujesz, ale głównie grałeś yy, bardziej takie epizodyczne postacie, jak tutaj. Yy, bo, bo mogę powiedzieć, że udźwignąłeś tą rolę, bo to się zawsze mówi, że. Czy, czy, a, ktoś czy, 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 czy ktoś udźwignął rolę, bo, bo naprawdę początkowo troszkę się bałem, że, że to będzie taka produkcja trochę telewizyjna, bo te, te, taka film obyczajowy, i tak dalej, a to rzeczywiście jest takie no, mocne kino, więzienno-sensacyjne. Zresztą yy, reżyser Jan Holubek, on już wcześniej nakręcił serial Royst, który. Który był bardzo dobry, więc no, miał predyspozycję do tego, no i to rzeczywiście się udało. Jak y, tobie się podobało, no, bycie tym y, głównym bohaterem, y, no, no i zagranie pierwszoplanowej roli? Wiesz, to, to jest na pewno stres, bo człowiek tak czeka całe życie. Wiesz, od małego chciał to robić dla takiej roli. Mm, była szkoła, potem mm, był teatr i w pewnym momencie tak. Chodził czek na te castingi i jakoś zawsze byłem w tym ostatnim etapie. Już prawie, już prawie, ale zawsze jednak dostawał to dużo bardziej popularny aktor. Mm -hmm. No i tutaj ja byłem też przekonany. Ja już nawet miałem swoje metody na odchorywanie tych castingów, nawet mm -hmm. wiedziałem, że po prostu na pewne rzeczy nie ma wpływu. Nie wyglądam tak, nie jestem tak rozpoznawalny, nie mówię tak, nic z tym nie zrobię. Część już nawet poszedłem do szkoły Wajdy na reżyserię, bo stwierdziłem. Trzeba robić coś innego. Nie można. Jak ci ktoś mówi jeden raz, drugi raz, trzeci raz, nie, no to widocznie się nie nadajesz. Nie. Mm. Więc to było takie szczęście, że się nie śpi po nocach, że się po prostu patrzy w sufit i się nie dowierza. I człowiek się budzi i mówi: Co dzisiaj mam do zrobienia? Nie, jest super, jest pięknie, przed nim wspaniałe wyzwanie, ale nie wiesz, jak do tego podchodzić na początku. Zacząć czytać, uczyć się, czytać wywiady z aktorami. Jak gdzieś wewnętrznie czułem, że to udźwignę, bo, bo, bo jednak od 10 lat e, ciężko pracuję w teatrze. Jakby nie miał ani miesiąca, żeby nie pracować. Piszę, reżyseruję, gram. To są bardzo to różne role. Mm. Ale jest olbrzymi stres, kiedy przychodzisz w pierwszy dzień zdjęciowy i nie znasz tej ekipy, bo znasz Janka, Holubka, znasz dziewczyny z charakter... z, z charakterzatorni, dziewczyny z make-upu, make kostiumy, którzy ci ubierali wcześniej, ale Całej, nie wiem, pięćdziesiątki nie znasz. I teraz oni wszyscy cię obserwują. Czy udźwigniesz mm. to w ten pierwszy no tak, dzień? Bo, no, no, bo czy nie udźwigniesz? Kim jest ten się kręci, koleś, który no, przychodzi Wszystko się tutaj. kręci wokół ciebie to tak. przy, 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 kim, kim jest ten koleś, który przychodzi i ma nam tutaj teraz... Yy... Janek go wybrał i on teraz ma... Yy... Ma pociągnąć to, mm -hmm. jeszcze masz nie wiedzę, bo pierwszy dzień zdjęciowy to twoja świadomość jest zupełnie inna niż ostatni dzień zdjęciowy. Najlepiej ostatniego dnia zdjęciowego zagrać, mm. wrócić i masz zupełnie inną wiedzę w tym momencie. Mm -hmm. No tak, no tak. No to zawsze. Mądry Polak po szkodzie, tak no to Mi się wydaje, że to jest z, pierwszy, z reguły tak, że na początek to reżyser wie więcej. A w pewnym mm. momencie my nawet tak mieliśmy na planie, że już Janek mówił, Piotrek, zrób po swojemu. Jakbyś ty to zrobił. Już on mówił, wiesz co, ty już jesteś, ty już jesteś, on się, Janek już się zajmował czym innym, ustawieniem innymi aktorami. On już wiedział, że ja to um, zrobię. Raczej dyskutowaliśmy, że może inaczej, może tak spróbujmy, a może jednak na kontrze zupełnie. Um, ale tak jak wspomniałem na początku, ja miałem totalne bezpieczeństwo. Ja się z nimi czułem, ja mogłem wszystko zrobić, miałem opiekę z każdej strony, od diety, bo tam w pewnym momencie musiałem 10 kg schudnąć, po y, całkowite jakby y, y, opiekę ze strony produkcji, Janka i to, to jest wspaniałe, jakby taka sytuacja, nigdy nie miałem też takiej sytuacji, więc ja się skupiłem tylko na tym, ja zrezygnowałem z teatru, zrezygnowałem z serialu i to było jakby pół roku mojego życia. To musisz teraz opowiedzieć o tej diecie, cud w takim razie, I że no schudłeś dziesięć 10... Tak, trzeba jeść pięć posiłków małych dziennie, tak? najlepiej wielkości garstki. Aha, No tak, no to słyszałam o takich dietach. Tak. Nie, du, du, to, to było dziwne, bo ja jestem szczupły i jeszcze miałem zrzucić 10 mm. kg, to to było dla mnie trudne. Pamiętam, mm. że, że już, już duże były złości na to. E, ale te, wydaje mi się, że ludzie robią, robią takie rzeczy. Dla takich ról się robi takie rzeczy. No tak, ja się tak, również uczyłem mówić w zębach, które miałem nie swoje. No, no właśnie, no prawda, właśnie. Że mój native mówił, kurde Piotrek, teraz mówisz po angielsku, nareszcie mówić, bo ja czuję. miałem... A ja, jak pamiętam, te kluchy w A Janek po pierwszym dniu właśnie... Właśnie mówię, super to grasz, ale ja cię nie rozumiem, więc mi ściągnął tam mhm. dół i ja się też uczyłem w tym chodzić, y, mówić, y, mhm. brałem to na pola mokotowskie, chodziłem ze znajomymi i w pewnym momencie oni już nie słyszeli, że, mhm. że, że w tym jestem. Mhm. E, mm, też y, jest etap postarzania, prawda, Tomka, mhm. który wychodzi, Tomka młodszego, więc doklejaliśmy włosy, tu je posiewialiśmy, mhm. czasami taki make-up trwa bardzo długo, ale... Mm, Ci ludzie naprawdę są profesjonalistami. Mm. Oni to tak robią, żeby ci naprawdę najmniej e, mm, zawracać tym głowę. Żebyś się skupił naprawdę na roli. Po to, po to oni tam są, że, 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 żebyś ty żeby ci pomóc, i oni pomagają. Mm -hmm. Też mi się wydaje, że taka katorga jest przydatna właśnie do, takiego, do takiej lepszej ekspresji tego bólu, bo tak przecież. Joaquin Phoenix w Jokerze on też tam mega schudł i, i, i chodził głodny, więc wkurzony, więc temu tam pomagał. Głód no, chyba... jest straszny. Głód no, no to jest taka rzecz, że pamiętam, że jak tam tak myślałem, jakbyśmy mieli wrócić z jednym dniem i coś dogrywać, to, to ja nie wiem, czy ja bym chciał. Mhm. Jak teraz będzie propozycja i czas zrzucić kilka kilogramów, to tak. <noise> Nie wiem, co by to miało być. <noise> no Może jakaś kolejna taka poruszająca historia. Ty widziałaś już ten film. Jak go właśnie odbierasz? Bo tutaj zdradzę, że rozmawialiśmy chwilę przed i, i, i mówiłeś, że już tak troszkę zapomniałeś o tym, co tam przeżywałeś. No bo, no bo sam mówiłeś, że się tak po prostu wchodziłeś w tą rolę, że, 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 że czułeś to cierpienie. I, i, I jak ten powtórny sens, znaczy ten pierwszy seans, mm, jaki zrobi na ciebie wrażenie? No tak jak mówisz, ja już troszkę yy, odciąłem to, co się działo. To jest pewnego rodzaju smutek, rozstania się z ludźmi, z którymi tworzysz relację bardzo bliską. Yy, to jest yy, bardzo ciężka praca i w pewnym momencie... Yy, ja jeszcze pamiętam, jakby ujęcia, jakby duble, ja mówię, Janek. Pokaż mi to, boję. ja. Kurde, nie wiem, czy ja to dobrze zagrałem, Janek mi pokazywał, i ja pamiętam, że ja tam widziałam inną osobę, że to nie byłem ja, że to jak było dla mnie dziwne. I w momencie już nawet tego nie oglądałem, już wiedziałem doskonale, czułem, jakby co to tam jest. E... No Jak mi to pokazali, tak ja chciałem powiedzieć, Janek, jak fajnie, jak super. I głos mi się zaczął tak załamywać, I nie umiałem, to wszystko tak mocno uderzyło i tak wróciły te wszystkie wspomnienia i ta historia. I nawet było coś ciekawego, co uważam jest plusem, nie było analizy swojej roli. Było, ja, ja, ja wszedłem w historię, zacząłem oglądać i zacząłem się wzruszać, i reagować na nią, a nie było tak, mm, tu bym mógł zagrać tak, tu bym, nie było tego. I to mi się wydaje jest y, czymś dobrym, że, że nie ma nawet na to czasu. Bo tak ta historia idzie. No i, i widzisz, jak tutaj, to, to możesz porównać właśnie te pół roku kręcenia, czy, czy, czy jeszcze wcześniej przygotowywania, do tych 18 lat, prawda? No to jest bez porównania. A, a jakie na tobie to zrobiło wrażenie tak. i, i, i zapadło ci to w pamięć? Mhm. Niesamowita historia i też niesamowity film, na którym polecamy oczywiście się wybrać, bo premiera już 18 września. Tak. tak? tak. No. Tylko od, od razu zastrzegam, że jeżeli ktoś chce sobie poprawić humor albo nie wiem, jest zdołowany, to, to ty, nie, nie. To, <laughs> ani na randkę też nie. Na raczej. randkę ani na popcorn, no. raczej tu trzeba podejść do tego w trochę inaczej. Mm -hmm, mm -hmm no Mam nadzieję, że po tym odcinku wideopodcastu każdy będzie wiedzieć, czego się spodziewać. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Moim i Waszym gościem był Piotr Trojan, aktor, główny bohater, pierwszoplanowy aktor w filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomasza Komendy. Dziękuję jeszcze raz.